Tak, my na pewno ten punkt szanujemy. Może można było się pokusić nawet i o komplet, ale jesteśmy tutaj nie to, że w pełni zadowoleni, ale usatysfakcjonowani tym punktem. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji kadrowej, więc troszkę musieliśmy pozmieniać nasze ustawienie, troszkę zmian personalnych, ale jak widać wszystko wyszło na plus. Mimo tego, że Elana miała gdzieś tam w końcówce sytuację, my zresztą też, ale cenimy ten punkt i walczymy dalej. Z jednej strony patrząc na to, jak w tej chwili wygląda nasza kadra, gdzie mamy naprawdę dużo kontuzji, kartki dzisiaj też, także naprawdę szanujemy ten punkt, ale można było pokusić się o więcej i muszę też powiedzieć, że mogło się skończyć 2-1 dla nas, a mogło się skończyć 2-1 dla Elany, także mecz był naprawdę zacięty, myślę, że mógł się podobać kibicom, co zresztą było słychać na trybunach. My naprawdę z tego punktu jesteśmy zadowoleni po ostatnim meczu, gdzie prowadziliśmy 1-0 i straciliśmy bardzo szybko jedną, drugą bramkę i już się nie otrząsnęliśmy. Także dzisiaj ten punkt dopisujemy i za tydzień walczymy już o pełną pulę. Trenerze, co powiedział po drugim szatni? Bo w pierwszej połowie to w związku też dwóch rzutów rożnych to niewiele mieliście do powiedzenia. Znaczy tak, my przede wszystkim chcieliśmy zmierzyć się z tą sytuacją, w której się znaleźliśmy, gdzie kolejny mecz, może nie kolejny mecz, ale w następnym meczu dostajemy bramkę jako pierwsi i nie potrafimy się z tego podnieść. Dzisiaj właśnie chłopacy, myślę, że po dzisiejszym meczu żaden kibic nie powie, że brakło nam ambicji czy woli walki. Tutaj naprawdę szacunek dla chłopaków, bo udowodnili to tym meczem, że im zależy, że walczą. I przede wszystkim powiedziałem chłopakom, że to jest dla nas test w tym momencie, test, czy potrafimy i pokazaliśmy, że potrafiliśmy i z tego się cieszymy, ale jeszcze mówię, do pełnego szczęścia brakło może jeszcze jednej bramki. No, w tym meczu możemy powiedzieć, że sprawdza się znowu stare porzekadło, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle nas nie zadowala ten remis. Już i do przerwy były te sytuacje. A tak sięgam pamięcią, to chyba z dwa razy piłkę pod nogą do przerwy miał nasz bramkarz. I po przerwie tych sytuacji mieliśmy jeszcze kilka klarownych. Świeżi zawodnicy, którzy weszli, mieli możliwość poprawienia tego wyniku. Niestety zdarzyła się jedna sytuacja, w której rzut wolny dobrze wykorzystany przez rywala i odbiera nam dwa punkty. Dziękuję trenerze. Damian, też czujesz niedosyt po tym pojedynku? No tak, tutaj ten wspomniał, w pierwszej połowie nasz bramkarz miał właśnie dwa razy piłkę przy nodze, dominowaliśmy, strzeliliśmy bramkę w końcówce, mieliśmy to utrzymać w drugiej połowie, lecz trochę nas, nie wiem czemu, cofnęliśmy się i przestaliśmy kontrolować grę. I potem też mieliśmy sytuację, uważam, że nie jestem zadowolony z tego remisu i że powinniśmy tutaj wygrać, ale wierzymy dalej ten awans mimo słabszego początku w drugiej rundzie i myślę, że od poniedziałku dalej walczymy i życie pisze różne scenariusze jeszcze, że jest szansa. Dziękuję bardzo. Trenerze, na ile tak powiem, opinię pan za stratę bramki bramkarza? Opinii wielu osób, no to jednak Hubert się do końca tak nie popisał. No zazwyczaj jest tak, że do ten dalszy słupek, tam gdzie bramkarz stoi, powinien być obstawiony, ale też wiemy, że próbował jakkolwiek, ale asekurować ten bliższy słupek. No, przykład rzutu wolnego wcześniejszego, który uderzał Aleksander Tomaszewski, no uderzył w bliższy. No i okej, gdyby taka piłka wpadła w okno, to nikt nie ma szans. Ale Hubert też chciał taki wariant sobie zabezpieczyć. No niestety spowodowało to, że nie dał rady, już nie zdążył przy tym dalszym słupku i tak się skończyło. Tam nam po meczu podkreślić się dużą przy ławce zerwowych. Mocne słowa padły? Na pewno byliśmy na siebie wkurzeni. Wiedzieliśmy, że ten mecz powinniśmy wygrać. No i padło parę mocnych słów. No tak powinno być. Są nerwy, są emocje. Każdy walczy, żeby było zwycięstwo. Nie udaje się, no to wiadomo, że słowa różne padają.